Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na Zadupie, żeby co zrobić dzisiaj? Mierzyć. Tak, to jest nasze główne zadanie. A chcemy zmierzyć, dlatego że chcemy powiększyć ogródek. Zrobić ogródek kwiatowo-warzywny. To znaczy w tej części, która już jest wyznaczona, będzie większość warzyw, a w tej, którą dorobimy obok, będzie więcej jakichś tam bylin i kwiatów jednorocznych. Jest to głupi pomysł, bo nie jesteśmy w stanie obrobić nawet tego, co już wyznaczyliśmy, ale mimo to go zrealizujemy, bo tak. Tak. I jak widzicie, spadło trochę śniegu. Ale jeszcze za mało, żeby się w nim tarzać. Mhm. A szkoda. To możesz już popróbować w tej trawie mokrej, nie? Nie, nie, nie. Dobra, to bierzemy. Ale jest zimno. Jest bardzo zimno, no. To zostańcie z nami. No. Czyli teoretycznie droga będzie odtąd. No. A tu widzieć? A tu i tak nie będą widzieć cyferek. Tak, i tak nie widać. Nawet miarki nie widać w tym białym śniegu. No ale tu tak jest mniej więcej, nawet tak się słupek kończy brama, nie? No. Czyli 12 i nie wiem, czy ma być dwumetrowa, czy trzymetrowa. Jeżeli dwumetrowa, to dotąd. Ale taka wąska trochę. No. Za żuka mała. Trzymetrowa dotąd. Ej, ale czekaj, bo jak mamy robić odtąd, to co ty kurwa mierzysz? No pokazuję ci, gdzie będzie droga, bo chciałaś wiedzieć. Aha. To już wiesz teraz. Nie wiesz, bo nie patrzyłaś. Odtąd, dotąd. I będzie też szła. To no musimy dobrze. Tutaj gdzieś też zmierzyć 14 metrów od tego płotu, który nie istnieje. Dobrze. I tu od słupka, tego słupka, tego, zrobimy... Nie śmiej się! Zrobimy... Pokazujesz palcem w tej rękawicy. Taki trójkąt tam. No, Adrian się śmieje, że mam rękawiczki jak trzylatka. Ale jeszcze na sznurku są. Ale przynajmniej ich nie gubię, no. No dobrze, że i mi ciepło w rączki. I też nie gubię. No. Możecie zobaczyć Adriana w zimowym ambiencie. Dzisiaj mam nieśmieciarską kurtkę. No. Musiałem wydać pieniądze, bo się wszyscy tym nie śmiali. I było przykro. Kupił sobie na Vinted. Czekajcie, zabiorę raz. Pójdę za nim, ale ostrzegam, że nie mam palcy, więc może być różnie. No nie wiem, idę za tobą, tak o. Dokąd, tak? Tu jak się kończy, to tak to, żeby się kończyło, tak? Tylko taki mały skrawek. No tak, no a po co taki wielki? To nie jest mały, no. Czyli od tamtego rogu, gdzie stoi szopka, prosto, prosto, prosto i tu trójkąt, 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 aż do tamtego rogu. Tak. I to będzie wystarczające moim zdaniem. No bo to będziesz musiała to obrobić. No, a pokażemy im to, co ty wymyśliłeś potem? Wkleimy tu? Nie, za brzydko narysowałem. A zresztą to nie zadziała, jak tu skończymy ten ogródek. I tutaj gdzieś musimy... Bo mi się nie chce tego płotka rozbierać, nie? No. Za dużo było roboty. Co, że furtkę zrobimy? No. To było zatrzymane, czy nie? To zrobimy furtkę. No. No. Albo może być bez furtki, tylko zrobimy przejście po prostu. Ja pierdzielę, ale to jest misja. No bo po co tu furtka w środku? Nie? No po nic, no. Zrobimy tylko, wyciągniemy tu, damy słupek. Rozbierzemy ten kawałek, albo możemy cały jeden kawałek rozebrać wtedy. Oła, taki wielki? No w sumie tak, może być, no. No, także ja pierdzielę. Rozbierzemy ten jeden kawałek i od razu go przestawimy tam i będziemy mieli mniej roboty. Genius. Ej, to może się udać nawet. No tak, bo odkręcisz tą jedną długą i git, nie? No i one się może będą trzymały. Bo są drutem przywiązane, nie? No i jest plan, żeby tam z tyłu dokończyć wreszcie ogrodzenie, ale zobaczymy. Kończymy je od roku już, nie? Jakby nie, lepiej zacząć z drugiej, nie skończyć żadnego. Powiem wam, że widziałam, że ostatnio się wywiązała jakaś rozmowa w komentarzach.
wywiązała się rozmowa na w komentarzach, na Instagramie chciałam mówić, ale jak co, to na Instagrama też zapraszam. W komentarzach o sarnach, że będą nam przełazić i w ogóle, a jeszcze nam żadna nie przelazła, więc oby nie przelazła. I dzików też nie ma, oprócz nas to innych nie ma, które wchodzą do ogródka. Nic nie złapaliśmy na kamerce. Może odstrasza je nasz zapach albo coś, nie wiem. A ten tam dziadersi w krzakach. To będzie wszystko na łoko, nie? Wiadomo. Nie ma poziomnicy. Poziomnice się zużyły wczoraj, muszą odpocząć. Ale jest łoko. No chodź tu ci zobacz. Mi się zdaje, że tu ci. Już idę. O, jak ładnie tutaj się zaczęła robić szopka. Fiu, 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 fiu. Jakbyś oglądała filmy, to byś wiedziała, że już jest. No oglądam. Tylko nie komentuję. Co ty się śmiejesz ze mnie? Nic. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Przyznaj się. Bo zobaczyłem nóżki. Wiesz, że mi jest zimno w stopy? Nie wiem, czy mi nie przemakają te buty pieprzone. No, wsadziłaś sobie wkładki? Nie. No patrz, tak do rogu jesteśmy prosto i patrz, jak się oprę plecami o sznurek, nie? Jest okej, okay, nie? Na moje łoko tak. Dobrze, to wtykam tutaj. Wtykaj. Wtykaj. Nie będę tu przechodzić przez kubelki, co? Nie? Na pewno? Ja cię podpuszczam tylko. No mogłeś iść, no może się wypieprzył. Śliskie przynajmniej. To. Co? Śliskie są. No i co? No to nie po prostej. Weź tam popraw. No nie, jak tam mam poprawić? No popraw tam, wyrwało się. A skąd to się wyrwało? Nie wiem. Ja też nie wiem. Widzicie, profesjonalna robota. O! Dziewczyno, to wychodzi tutaj. Tak musi być. To jakoś krzywo. Co krzywo? No tu jest krzywo przez tą trawkę. No jednak wchodzi. Zamarzły i są śliskie. Wywal się! Wywal się! Ty jesteś od wywalania się tutaj. Co? Ty jesteś od przewracania się. To prawda. Prawda. No powiedziałam, to prawda. Kurwa. Tak będzie, nie chcę być inaczej, no. No dobrze. No źle poprawiłaś, znowu się wyrwało. No taką masz miarkę do dupy. A to była patyczka? Co? To było patyczka na patyczek. No tu jest patyczek. Ja nie mogę w moich rękawicach tego robić. Lubisz te robocze? W roboczych mi zimno. To są poważne sprawy, moi drodzy. Co? Nic. Co? No nic. Chciałem, że mi mówisz, że w prawo, w lewo. Co? Myślałem, że mi mówisz w prawo, w lewo. Gdzie? No ale jak jest? Dobrze jest? No, na moje oko? No dobrze.
Czemu się ze mnie śmiejesz? No bo podkreśliłaś, że na twoje oko, no. No dobrze, to trzeba jakoś zaznaczyć. A po co? Co? A po co? No żebyśmy wiedzieli, że nie mierzył drugi raz, bo się zmęczę. Ja znalazłam idealnego mema, który mnie opisuje, także wam go pokażę. To jest... Przyjechała gwiazda. Weź tu kliknij. Gdzie? No na środek, żeby się wyostrzyło. O, ja próbująca przeżyć w tej pogodzie i to jestem ja właśnie. Super. To miało być śmieszne. No idę. Patrzcie, stary piłę wziął. Ja jej jeszcze nie widziałam. To teraz będzie profesjonalne opowiadanie. Pokazuję, o co chodzi. Jak ta piła chodzi. Tak będziemy ścinać te cieńsze drzewa. Drzewa. I to ty sobie teraz odbija i na przykład jeszcze z rok czy dwa niech porośnie i potem wybieramy 5 najsilniejszych, resztę obcinamy. Te 5 rośnie jeszcze 5-7 lat i wtedy je obcinamy znowu w miarę poczep i to drzewo sobie cały czas żyje. To jest ta olsza, nie? Tak. Które jest tu w chuj, nie? Całkiem przypadkiem okazało się, że olsze się do tego świetnie nadają. No. Ale tylko takie... No, takie cienkie jak no ta. No to pokażemy tam gdzieś pewnie no, będą, nie? Tutaj ta jedna, ona jest taka niepotrzebna. Będzie przechodziła kleszcze. No będę. Kleszcze już... Będę! Kleszcze śpią. Tutaj idzie się jak w dżungli, nie? Jakbyście nie wiedzieli, jak tu wygląda. A to gniazdko tu jest jeszcze? Ptaszków? Coś tam jest. Ty, żaba tam chyba chodziła. Gdzie żaba? Tu skakała chyba. Teraz nagle zwierzątka wszędzie są. Myszki, żabki, a jak chciałem, żeby były, to nie było nigdzie. No. Gdzie ono będzie chciało lecieć? Chyba tam. Ja nie wiem, tylko ile bym w łeb nie dostała. Liczę na twoje zdolności. A co to? Tu są bardzo drogocenne towary, czyli ja i ten aparat. Aparata szkoda, no. Jak ona cicho chodzi, o fuck. No, mówiłem ci. Kocham ją. Tam jak odpalisz, to... Ja mam ogólnie problem z hałasem. Tego typu. W sensie, wiecie, nie lubię piły, nie lubię odkurzacza, nie lubię suszarki Padło do włosów. Mi na głowę. Musisz zapisać w protokole, że zrobiłem sobie krzywdę. No, BHP. Więc piły też, nie? Więc ta jest bardzo cicha w sumie, także bardzo mnie to cieszy. Chyba gdzieś tyle się zostawia. Tak mi się zdaje. Tam jakby coś to patrz, w którą stronę leci, w którą masz uciekać. Ty uciekaj w tamtą, nie? No. A ja w tą, jak coś. Leci w dobra. I bum. No teraz mów. Tutaj teraz niby jakoś się to zakańcza, tak? Taki się robi taką górkę, tak? Ale coś pizło. No. Chyba też no. Niby tak, z tego co oglądałem to jakoś przez to te pędy jakoś będą szły bardziej ładnie naokoło. No dobrze. Z tego będziemy mieli... Słupków trochę. Nie no, to jest za cienkie tam. Tu będzie jeden albo dwa. No ale tamte to do ogródka wsadzimy, nie? No te są tylko do ogródka te. No.
Tam to tak umiarkowanie idź, nie? No tam wiecie tam. To gdzie będzie chciało lecieć? Co? Żeby tamto na mnie nie spadło. No właśnie, bo tam jest to tam złamane drzewo. To mi się zdaje, że... Ja teraz może trochę zmyślam, ale mi się zdaje, że to ma potencjał, żeby się właśnie złamać samo i tak. Tak myślę, no. To ta dzika część ogrodu. Wow. Nie ma to jak amatorzy. Myśli. Pełne bajoro dzicze. Dziki przychodzą właśnie tu i sarenki też. Ale na razie nie mamy fotopułapki, żeby powiesić, bo nam się zepsuła. To już druga, ale jak będziemy mieć, to na pewno wam pokażemy, jak przychodzą. Tegoroczne dziady oczywiście. A ten tam rzeźnie znowu. Co to jest to? Z bliska korem ataką. One jak z horroru wyglądają. Ale liści nie ma za bardzo, żeby wam pokazać. Nie ma, liści już upadły. Weź, wyniesiemy razem. I niesie sam. Menda. Dziadowska. I idealnie będą pasować na słupki na płocie. Czyli będziemy powiększać ogródek niedługo. Prosiliście ostatnio, żebym nagrała wam z bliska to drzewko, o które pytałam. Mówiliście, część z was mówiła, że to bezczarny. No teraz przymroziło trochę, no ale wygląda... Tak. Na czym? Nie wiem, czy widać te liście. No, trochę widać. Coś takiego. A ja ostatnio gdzieś widziałam, że z kuklika, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to. To jest kuklik. W sensie, no, liść, bo mamy go tutaj sporo. Można robić jakiś napar z korzeni. Czy to jest prawda? Bo wiecie, że Instagramy czasem kłamią i chciałam was o to zapytać. Pojedzone jest godzina, zaraz wam powiem, która i prawie ciemno. 14:47. Jak się wywrócę, to będzie chamskie, że to nagrywać. Adrian idzie po wodę, żeby zgasić ognisko. Czekam, aż się wywróci. Ale dużo jej nabrałeś. No gdzieś nie. Musiałbym sznurko do wiadra przywiązać, żeby je tam rzucić dalej od brzegu. Mogłeś tam wejść. A ty masz kaloszki? Mam. No to ty będziesz chodzić. Nie. Podejście numer 2. Kiełbasa. Kto by się spodziewał? Brawo. E,
Tak. Co mieliśmy, to zrobiliśmy, a czego nie mieliśmy, to nie zrobiliśmy. Co się tak patrzysz? No bo myślę, że coś powiesz, nie? Uratujesz tą sytuację żenującą. To jest idealny moment, żeby powiedzieć, dlaczego my tak zawsze... I w ogóle... Nie ma scenariusza, nie ma tekstu. My dopóki nie włączymy aparatu, to nie wiemy, co powiemy. My idziemy na żywioł, nie? Dlatego... Często jest tak, że przyjeżdżamy tutaj i nawet nie wiemy, co będziemy robić. Tak jak dzisiaj na przykład. I dlatego potem to tak jest... Ej, ale widać to w filmach, że jesteśmy tacy nieprzygotowani. I potem młoda się patrzy na mnie, bo przyjechaliśmy dzisiaj tutaj. I chuj, nie? No tak jest coraz częściej, nie? Także mam nadzieję, że podoba się wam, że teraz nawymyślałem sobie tyle, że nigdy nic z tego nie skończę. No. Gdzieś mniej więcej tak jak kocisko. On tak samo cały czas. Pozdrawiamy. Nie wiem, że istniejemy, ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zróbcie, wiem, idźcie do niego pod ostatni film i napiszcie mu dziki w ogrodzie, dziki w ogrodzie, dziki w ogrodzie i niech nas zobaczy i Adrian wtedy będzie w niebo wzięty, bo on go kocha. Podoba ci się ten pomysł? Tak, ale że no homo, nie? No homo. No. Nie w ten sposób. Bo tak naprawdę kocha mnie. Co ja chciałam powiedzieć wam? A, że teraz mnie będzie mniej na filmach, bo niestety pracuję. Wiesz co, chyba zauważyli, że ci nie ma na filmach. Mimo, że chciałabym tu być, to nie mogę. Chlipiem, więc będziecie oglądać jego. A ja mogę wam nagrywać tylko głos czasami. Ja też pracuję, tylko że siedzę po nocach potem, nie? No tak, no. No nie musisz się im tłumaczyć. Ty się tłumaczysz pierwsza. No bo mnie nie ma, a ty jesteś. No i co chciałam jeszcze powiedzieć? No, że teraz jest po prostu taki brzydki okres, żeby nie powiedzieć gorszego słowa na CH. No, że szybko jest ciemno, jest zimno i pada głównie. Chyba wszyscy to wiedzą, wiesz? No tak myślę. No ale dlatego też... Się tłumaczysz. Jest jak jest. No bo ja nie mogę sobie przyjechać tu do południa. No. Ja też nie mogę, bo śpię. No. Dobra, nagadaliśmy się. Dobra, to się trzymajcie. Trzymajcie Dziękujemy się za uwagę i do widzenia. Pokaż im faketa i tak nie widzę. Trzymajcie się ciepło i nie marznijcie. Martynka wam zabrania marznąć. Tak. Bułkę. Daj mi sobie. Wiesz. Nie wiem. Kozerka, no świetnie.